Kandy, centrum administracyjne prowincji centralnej. Drugie co do wielkości miasto na Sri Lance. Kulturalna stolica kraju. Symbol oporu przeciwko kolonizatorom. Kandy położone jest na wyżynie 500 metrów nad poziomem morza. U stóp miasta płynie najdłuższa rzeka Sri Lanki, Mahaweli, a w uroczy krajobraz wpisuje się jezioro Bogambara, dzisiaj wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kandy znane jest przede wszystkim z relikwii – zęba Buddy Sakyamuniego. Przechowywana w świątyni Dalada Maligawa, relikwia przyciąga pielgrzymów z wyspy i innych regionów świata. Bicie w bębny zapowiada czas adoracji. Zebrani w komnatach wierni z pokorą celebrują spotkanie ze świętością. Część przybyłych gromadzi się na parterze świątyni, większość w komnatach na piętrze. Każdy wypatruje szkatuły z najsłynniejszym zębem świata. Podczas ceremonii Tewawa wyznawcy buddyzmu ofiarowują Buddzie dary. W zależności od pory dnia są to kwiaty lub inne produkty, a wśród nich bywa również herbata. Na przestrzeni dziejów, i tak jest do dzisiaj, ludzie są przekonani, że ten, kto przechowuje relikwie, ten ma władzę nad krajem. I jest w tym stwierdzeniu sporo racji o dziejach wyspy. Do świątyni przylega zespół mniejszych budynków, charakterystycznych dla architektury buddyjskiej. W tym m.in. Muzeum Słonia Raja, uczestnika religijnych ceremonii oraz pawilon spotkań.